Witamy Państwa serdecznie, jak zawsze z Centrum Harmonii. Moje imię jest Gracjana, mamy tutaj Simonę. Już jesteśmy połączeni. Simony jest na specjalnym miejscu, to jest taki stworzony ogród. Mamy dzisiaj reunię, spotkanie, żeby Wam, kochani, wyjaśnić. Macie dużo pytań, zastanawiacie się po oczyszczaniach, przed oczyszczaniem szczypów z tych stworów. Chodzi o bazę, na której odbywają się właśnie te różne rzeczy, uwalnianie duszy. I poprosiłam właśnie Wezjusa i Rafaela, czy możemy po prostu poświęcić jeden dzień, żeby Wam wyjaśnić, o co tutaj chodzi, co jest z tymi duszami, które noszą w sobie jakieś szczypy, co się stanie z duszami, co się będzie działo z duszami, które są uwolnione, oczyszczone. Także już jesteśmy tutaj w specjalnym ogrodzie. Jest tutaj Wezjus, jest Michael, jest Rafael i jest Oirys. I pytałam się jeszcze, czy ktoś dojdzie na to spotkanie. I Wezjus powiedział, że oni są w stanie, mają wszystkie informacje. To są te istoty, które po prostu wszystko mają. Wszędzie dostęp i mogą na wszystkie pytania odpowiedzieć. Także chciałam ten temat poruszyć. Także ich grysa, ich aleta. No się wszyscy witają tam i cieszą się, że mogą Wam odpowiedzieć na pytania. Teraz stawiamy czoła na Wasze pytania i będziemy odpowiadali. Pierwsze jest właśnie... Co się stanie z tymi duszami, które noszą w sobie szczypy i odejdą też, jak to się mówi, z ciała, szczypami. Erste Frage, zostawiam otwarte, kto będzie chciał odpowiedzieć na to pytanie, to odpowie tam, powiem Wam, kto odpowiada. Was ist mit dieser Seele, welche Wellen sterben und praktisch tragen in sich Dieselen Chip. Welche Zukunft? Wo gehen die? Pytam się, gdzie te dusze, które umierają z chipami, gdzie odchodzą? Jaka jest ich przyszłość? Wie Oirys sagt, also das ist so, diese Seelen, wo noch Chips haben, die sind praktisch gebunden auf den Planeten, wo sie in dem Moment sind. Oirys odpowiada, bo ona ma wszystkie informacje, po prostu ściąga o wszystkich istotach i mówi, te dusze, które mają, są podchipowane i będą umierać, obojętnie czy tu na Ziemi, czy na innych planetach, po prostu nie odchodzą. Tak, tu idzie o Ziemię, już nie o inne planety, tylko pytam się, tutaj chodzi o te, co są w tej chwili na Ziemi, że są przywiązane do Ziemi i nie ma odejścia, po prostu będą powracać. Das heißt, interessiert mich, ob die Chips haben irgendwelche Codes, wo diese graue Zone um die Erde, wo die dunkle Mächte, können die irgendwie erkennen und holen, oder warum die gehen in die graue Zone, sind praktisch durch die dunkle Seite. Geschnappt und wieder gewonnen auf die Erde. Pytam się właśnie, czy te chipy mają, są jakieś kody mają, że nie mogą te dusze odejść poza zasięg ciemnej strony. Chodzi o tą szarą masę, która jest dookoła Ziemi, co już wiemy o tym. I tam te dusze właśnie tam dochodzą i są skierowane z powrotem. Also Oirys sagt, muss man halt erst mal zu erklären, was du meinst mit grauer um die Erde, also die graue Zone. Von der Hypnose haben wir schon, dass die so graue Zone über die Erde, so Ring, dort wo die dunklen Mächte haben seine, ja. Also Oirys sagt da gerade, das ist, also eigentlich hat jeder Planet
praktisch so eine Zone um den Planeten rum, wo grau ist, wo also... Die dunkle Mächte haben sie breit gemacht. Ja, genau. Aber jest tłumaczy, moment, bo ich alles, ale ich zum inwestycji, ja mam potem dużo do tłumaczenia, żeby mi coś nie odleciało, chciałam w kawałkach, pomału. Orys tłumaczy, że każda zamieszkała planeta ma jakąś tam szarą masę, jest nad tą planetą, gdzie ciemna strona właśnie już się tam zagnieździła do wyłapywania dusz, nie tylko Ziemia, są inne planety też. Ja. Und das ist so, wenn praktisch die Seele den Körper, also den materiellen Körper verlässt, dann geht er ja nochmal also zur Gottesquelle als erstes. Und dann muss er durch diese ja, graue Zone hindurch. Und da sagt Eures, da ist halt wirklich das können sie noch nicht irgendwie beheben, dass, dass da praktisch die dunkle Seite der Einfluss auf die Seele schnappen kann. Also, diese Technik haben die ja noch nicht. Ja, also dass sie dann, wo sie dann zur Gottesquelle gehen, da können sie dann praktisch nochmal geschnappt werden. Also, aber die sind durch diese Chip, die haben Kodierung, dass sie erkennen, die Seelen, wo die werden reingezogen. Ja, aber die, wo schon diese Chips haben, die gehen, sagt Eures, direkt durch praktisch zur Gottesquelle. Diejenigen, wo noch nichts gechippt sind, die, auf die sind sie eigentlich fixiert, sagt Eures. Eigentlich auf die, wo noch nichts haben, die wollen sie eigentlich schnappen. Moment mal, aber die mit den Chips, die gehen... Dann die gehen nicht in, in die Inkarnation hier auf die Erde ständig. Doch, doch, doch. Weil du hast gesagt, doch, direkt ja, zum Gottesquelle. Ja, natürlich. Gehen. Weil, das ist schwer zu erklären. Chwileczkę, bo to jest bardzo ciężki temat. Weil, ja, muszę to sama pojąć teraz. Wenn das anders, also wenn die nicht mehr zur Gottesquelle kommen würden, diese gechippten... Seelen, dann könnten die Seelen ihren Entwicklung, also die Entwicklung geht, sagt Eures, immer weiter. Ob jetzt ins Positive oder ins Negative. Die geht immer weiter und die Seelen kommen dahin, um praktisch... Auf die Ebene. Ja, ja auf die Ebene. Dann geht es wiederum um die Ebene und nicht um die Planeten. Das ist nämlich schwierig und deswegen... ist das halt, dass dann kommen sie da praktisch hin, wie du das Bild gemalt hast, wo sie da in diese Quelle kommen und tanken da praktisch auf und gehen dann, können dann aber wiederum wie, also nicht mehr auf andere Planeten, so wie die, wo nicht gechippt sind, sondern müssen dann wieder auf den Planeten zurück, wo ja, wo die sind, wo sie herkommen sind, also da, wo sie geschickt, ja, da, wo sie ja, aber da denn der geistige Welt von Licht kann dann nicht helfen. Ja, das ist ja gerade das Problem, dass sie da noch keine wirkliche Lösung gefunden haben, wie sie das hinbekommen, dass die Seelen, wo eigentlich noch ganz rein sind, praktisch nicht angegriffen werden können. Ja, aber die, wo die Chips haben, dann die müssen praktisch zurückkehren. Ja. So wie von Erde, ja, dann auf die Erde wieder zurück. Ja, genau. Und da kann nicht niemand helfen, dass da von dort braucht nicht mehr runtergehen. Dann die Chips auch sind nicht entfernt, die doch, sind dort. Natürlich, also das, was wir jetzt machen, sagt Eurich, das ist schon... Die befreien. So, die sind befreit. Moment. Vielleicht. Das ist schwierig. To jest temat, że to ja muszę ogarnąć w tej chwili, żeby wam dobrze to przetłumaczyć. Zanim, jeszcze jedno pytanie, bo mi brakuje właśnie do tego, żeby wam to przekazać. Noch eine Zeit. Noch eine Erklärung. Wenn diese Seele, ich rede hier nur von Erde, gehen von Erde, verlassen diese Körper. Und dann gibt es von vielen Quellen, dass
irgendwelche Lichter erscheinen. Mhm. Eine sagen zum Violettlicht sollen gehen, das zum Gottesquelle ist, dann goldenes Licht, Silber, mhm. Weiß oder Gott, das, Gott nur weiß welche. Welche Licht erscheint, das ist von, direkt von der Gottesquelle. Welche Licht erscheint für die Seele, dass die soll hier gehen, sofort nach dem Abgang? Wer antwortet? Sagt jetzt Vesius was dazu. Teraz Vesius mi odpowiada, za chwileczkę wam przetłumaczę. Das, also, mi brakuje tylko tego momentu. Vesius sagt, das ist so, dass eigentlich dieses Licht für jede, also für jede Seele ist es individuell. Also das kann so sein, so sein. Und wie du sagst, es sind ja die Leute, wo das erzählen, das sind ja praktisch die, wo wieder zurückgekehrt sind, also wo so diese Nahtoderfahrung gemacht haben. Aber die alle haben in klares Licht gegangen. Genau, genau. Aber die, aber, wo die, nein, das sind die Menschen. Mhm. Das ist Manipulation, wenn die sagen, nur ins Violettlicht gehen. Nach dem Tod, was bedeutet Violettlicht? Keine, in keine Hypnose, jemand ist abgegangen zum Violettlicht. Das, nur helles Licht, ganz helles, grelles, helles Licht. Ja, das, wie du sagst, das ist halt wieder die Sache, jeder Mensch hat einen Verstand, jeder und eine Seele, und der Verstand und die Seele tun das unterschiedlich wahrnehmen. Und das ist ja das, was... Ja, aber da gibt es falsche Lichter, wo die treffen, eben auf den, werden geschnappt durch die dunklen Mächte. Wie gesagt, es gibt, weil die aufstrahlen, aus, wo die locken, die Seelen. Nee, es gibt aber eigentlich... Aber ja in Hypnose schon. Die sind gelockt worden, sofort nach dem Abgang von der Körper. Że to brakuje, ja muszę tę całość mieć, żeby wam ogólnikowo. Also, so wie ich Jesus verstehe, ist das einfach, es gibt, ist eigentlich nur ein Licht, wo wo es gibt, und es wird nicht abgelockt in, also. Ja, aber da gibt diese Zone über die Erde, wo die dunklen Mächte anhalten die Seelen und schmeißen auf die Erde in den Körper zurück. Das ist schon ein paar Mal wiederholt. Ja, schon, aber das wo die werden gechippt auch dort. Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, wo die wie sagt man, diese geistige Welt noch nicht die Lösung hat. Das sind schon die Lichter, wo zur Gottesquelle gehen. Aber die haben... Helle Lichter, ja? Ja, helle Lichter. Und die haben irgendwie, sagt Jesus, haben die was entwickelt, dass sie innerhalb von kürzester Zeit, wenn die Seele praktisch zur Gottesquelle möchte, eine Sperre einbauen. Und dann kann die Seele da nicht durch. Und dann ist Verwirrung. Verwirrt und dann ja, such nach dem. Genau, und das ist eigentlich gibt es nur ein Licht, und das ist für jede Seele individuell, also verschiedene Farben. Und das geht so schnell, sagt Jesus, dass da dann einfach so wie eine Barriere ist, und da kann die Seele nicht durch. Aber die erkennen auch diese Seelen durch irgendwelche... Ja, die suchen, also die dunkle Seiten suchen bestimmte Seelen auch. Und die Bechippte auch das als seine bezeichnen. Ja. Und es ist ja nicht so, dass alle gechippte Seele direkt durchgehören zur Gottesquelle. Diese werden auch Ja, die werden dann auch, je nachdem, wie sich die Seele gelernt hat und verhalten hat auf der Erde. Dobrze. Ja.
Kurde, moment. Teraz już ja muszę tą całość ogarnąć, żeby wam wytłumaczyć. Pierwsze, mamy ten temat zaczipowane dusze, niezaczipowane dusze. Już coś powiedziałam, że to nie jest tylko problem planety Ziemia. Są różne planety, które mają ten sam problem. Ciemna strona ma technikę jakąś, którą mi jeszcze nie rozgryzła ze strony światła żadna istota. Cały czas pracują nad tym, jak to zlikwidować. To działa. Przechwytują duszę. I teraz tak, ciemne siły są bardzo zainteresowane tymi duszami, które są czyste. Jeszcze chipów nie mają. Przychodzą po prostu z różnymi doświadczeniami i oni są tymi też więcej zainteresowani, jak już tymi, co mają chipy, bo te, co mają chipy, to i tak już są ich po prostu, ich łapskach. I teraz Wezius tłumaczy, Oiris powiedziała część, teraz Wezius wytłumaczył, że wszystkie dusze opuszczają po prostu po śmierci z ciał, wychodzą i wszystkie idą w jednym kierunku do boskiego źródła. O co chodzi? Te boskie źródło to nie jest tylko jakiś tam jeden krąg i tam są różne poziomy, że wszystkie dusze idą wpierw tam. Tam odpoczywają, oczekują, są różne dziedziny, różne oddziały, podziały i tak dalej. I potem te, które mają chipy, po prostu wracają stamtąd, z powrotem są jakby wciągane na te planety, tam, gdzie były poczipowani, gdzie były przechwycone. Na to świat duchowy nie ma wpływu, nie potrafią powstrzymać, bo nie mogą. Te chipy są w tej ochronie tej duchowej, nie w duszy, tylko w tej i po prostu tak jakby było, jak magnes idzie, to są wszystko kody. I dlatego się dzieje teraz to, co my robimy, odczipowujemy, tak samo się dzieje w innych galaktykach, też właśnie tymi sposobami ściągają, oczyszczają duszę. I teraz tak, tłumaczy Wezius, tłumaczy Orys, że poprzez zamulenia, na każdej planecie są różne, u nas są akurat religie, co ludzi zamuliły, różne wierzenia. I tak jak ta dusza już jest po prostu molestowana wszelkimi informacjami. To, co przyjęła za życia, jak odchodzi z ciała, to odchodzi z jakąś wiarą, z jakimś wierzeniem, z jakimś poglądem na coś. I w tym momencie te mechanizmy, to właśnie, co my nazywamy, to jest tylko przysłowiowo ta strefa szara, że tam właśnie są te urządzenia, gdzie ta dusza może bardzo szybko się znaleźć. Dlatego, że jak wychodzi z ciała, to już ta manipulacja w życiu, już jak zadziałała, jak ta dusza jest poddana różnymi informacjami, to ona już jest zagubiona, to już jest zaprogramowane, że ona jest zagubiona. I w tym zagubieniu po prostu jest, ta ciemna strona ma taki mylnik, to jest taka jakaś granica, wpierw niewidzialna, ale nie ma ta dusza przejścia, przebicia i już jest ich po prostu. Dlatego, że każda dusza, która ma te informacje, jest ona to otwarta, jest połączona prosto, mówicie to z Bogiem, ze źródłem, ze Stwórcą, z najwyższym umysłem, jak chcecie. Jest czysta, jest niezaćpana żadnymi historiami nienawiści, wojen, złości, materializmu i tak dalej, posiadania. I no, to wszystko to wchodzi w jeden wór. Od razu zobaczy to światło. Pytałam się, specjalnie to była dyskusja, każda istota tu może nasłuchać się różnych historii. Zaprogramuje siebie iść do czerwonego światła, do złotego, do fioletowego, do białego i tak dalej.
I ta informacja zostaje, ta dusza szuka tego i znajdzie to fałszywe światło, odkryje. I jeżeli nikt się nie da zmanipulować informacjami, tylko tą informację ma w sobie i wie, skąd jest, dokąd chce iść, to nie ma innych świateł gdzieś tam, ma tylko jedno światło przed sobą, to jasne, ciepłe, jaskrawe, tam. I tam idzie, prosto do boskiego źródła, na swój poziom. Te, które są informacjami, po prostu zmylani, przyjmują to zagubienie, to są po prostu ofiary już oddawane ciemnej stronie, sami się oddają, bo to jest wtedy przyzwolenie, jeżeli ja przyzwalam. Ja wiem, że jest ta zupa niedobra, mi zaszkodzi, ale z chytrości, żeby jej nie wylać, zjem ją. Moja wolna wola, ja zatrułam jej sama. Na tej samej podstawie dzieje się z duszami. I teraz, Oerys przekazała informację, czy dusze są zaczipowane, czy są bez czipów. Jak odchodzą właśnie, wszystkie idą do boskiego źródła, tylko te z czipami z powrotem powracają tu. Czy z innych planet poczipowane, to wracają tylko tam. Nie mają wolności poruszania się, na to oni wpływu nie mają. Ci duchowi tam, całe strefy. Tak długo są po prostu, mają ręce związane. Jak nie wykryją tych mechanizmów, jak działa po prostu te pułapki tej ciemnej strony. Inna sprawa, bo te, które nie są pocipowane, są czyste, mogą być też przełapane, bo to są kąski, znowuż coś świeże mięsko dla tych z ciemnej strony, tylko te czyste mają te informacje w sobie od razu, gdzie się kierować. Jeżeli te czyste zaczną znowuż ładować się informacjami, fałszywymi informacjami, idź tam, tu lepiej jest czerwone, bo ten ziemski umysł przyjmuje, informacje zostają. To jest, dusza jest przykryta i po prostu jak odchodzi, ta świadomość jeszcze po prostu współdziała z tą duszą. Także chcemy się wszystkiego dowiedzieć. Chodzi o pomoc dla ludzi, którzy chcą się uwolnić z tego kieratu, z tego po prostu, bo są różne zagadki, jak oglądacie. Tutaj hipnozy, właśnie w tych mlecznych przestrzeniach, były już określone koło ziemi, już mam parę razy, już się powtórzyła ta historia, tak, że jedne dusze gładko wychodzą, idą do światła, wracają tam na poziom duchowy, idą w inne życia, wracają też na ziemię z radością i tak dalej, doświadczają, a inne już są w posiadaniu po prostu ciemnych. Są różne historie, także włosy stają dęba. Tylko brakuje tutaj całej logiki i te pasle muszą być tak poukładane, żeby każdy zrozumiał, o co chodzi. Żeby zrozumiał, zanim odejdzie. Żeby wiedział, zanim odejdzie, zanim opuści ciało. Bo wtedy już nie ma powrotu. Do ciała powrócić nie może. Musi iść przed siebie. Tylko gdzie pójdzie i z jakim obciążeniem idzie, to już jest każdego jednemu zostawione. I to jest ta wolna wola. Czym chcesz być? Jak masz się rozwijać? A na zapytanie właśnie jeszcze Jezus powiedział, że każda dusza jest w ciągłym rozwoju. Nie ma, że tu rozwinęła się dotąd, potem tam jest w tej przestrzeni duchowej, w tym boskim źródle, na tych poziomach i odpoczywa, już nie ma potrzeby rozwoju. Nie. Dalszy rozwój aż do osiągnięcia. Także dlatego muszą wracać i dalej się rozwijać, dalej. Jak to długo trwa, te, które mają szczęście, trafiają tu, są oczyszczane, tak? Czy z własnej woli mogą też się tam dostać, łączcie się sami, łączcie się i niech was oczyszczają na bazie, tak? My tylko, jak powiedziałam, robimy na osobiste wejścia, to jest praca bardzo ciężka, dla nas trudna, to jest wyczerpujące być przy tym. I niebezpieczne przede wszystkim dla nas.
ale mamy dobrą ochronę i tak, tak długo, jak możemy to robić, robić będziemy. I teraz chcę jeszcze więcej wiedzieć właśnie. Zadaję pytania, wam dalej odpowiem. Nic ich prawie. Ja teraz jeszcze Rafael teraz chce. Mówi, poczekaj, jeszcze ja chcę coś dodać. Er meint jetzt wegen der Reinigung, dass richtig verstanden wird. Wenn wir ja die Reinigung beenden, gucken wir nach der Aura und nach dem Schutz vom Ding, ja. Und sagt, also die Aura, wenn die dann wieder richtig geschützt, also die Seele wieder richtig geschützt ist und noch den Schutz vom Planeten hat, haben sie auf jeden Fall rausgefunden, dass dann halt, wenn diese Seele mit dem Verstand und zusammenarbeitet und sich eine Veränderung zum Positiven entwickelt hat, dann bleibt dieser Schutz bestehen und diese Seelen kommen durch diese, wie sagt man, durch diese graue Zone. Ohne Probleme. Ja, so ohne Probleme. Aber Raphael sagt halt, das A und O ist halt für die Seelen und der Verstand, dass sie ihre, also diese Chips und die Fehler, was sie dadurch gemacht haben, verstanden haben und es dann wiederum positiv umgesetzt haben. Okay, Rafael, danke schön. Auf jetzt warte mal, weil ich muss jetzt wieder das alles übersetzen. Ja. Proszę, Rafael, żeby poczekał za chwilę, bo jestem naładowana informacjami, muszę to przetłumaczyć, muszę przełożyć na, dla was na polski. Teraz Rafael, bo oni słuchają, jak ja wam tłumaczę, kiedy ja zakończę, Rafael mówi teraz, ja mam coś do powiedzenia. I mówi tak, ci tutaj, co jest robione na bazie, te dusze, które poddają się oczyszczaniu, i jest sprawdzana aura i mają nakładane wszyscy, bo ta ochrona tak i tak jest oddana i dostają nowe, to są kopie tych, które miały, tych planetarne kopie. I teraz tak, one są czyste, wszystko jest dobrze, ale teraz chodzi o to, jeżeli dusza przyjmuje i ten rozum ziemski, bo to są wraca do ciała, po prostu to ciało eteryczne, to wszystko oddziałuje, tak? Jeżeli zachodzi zmiana w człowieku, mówimy o ludziach, i zrozumie, po co było to oczyszczanie, zrozumie, jak te chipy zadziałały na ich zachowanie, na wywołanie chorób, na to nieszczęście, na nieporozumienia, jak to zrozumie człowiek, to wtedy nie ma żadnych, to jedna się z duszą, pojednanie i to jest ta całość tego zakończenia, tego oczyszczenia, zrozumienia. Jeżeli to zrozumie, jeżeli nie da się wrobić w jakieś informacje, bo wciąganie się w jakieś fałszywe informacje, fałszywą wiedzę, znowuż to jest otwieranie się, ja jestem, możecie mnie znowuż brać i tam mną rządzić. Zrozumienie znaczy się rozpoznanie siebie samego i ta wiedza się otwiera i wiem, kim jestem, radość wpływa, wszystko można właśnie, wybaczenie, przebaczenie, zostać dalej czysty, nie, że jak oczyszczony, to dalej mogę psa kopać, wyzywać sąsiada czy cokolwiek. Nie, nie, to nie jest to. Wtedy musi zostać czysty. I Rafael tłumaczy. Jeżeli taka istota odchodzi z ciała fizycznego po oczyszczeniu, ma ochronę taką, ma zrozumienie, to realne, to prawdziwe, to boskie, to przechodzi przez tą szarą, tą zaporę bez jakichkolwiek problemów, jest nierozpoznane, po prostu strzał nie ma i nie jest przechwycona. Tylko te, które są oczyszczone i nie przyjmują tego pojednania, tego oczyszczenia z rozumem ziemskim, jak jestem oczyszczona, to tak jak on powiedział, dalej mogę tam. Nie, po oczyszczeniu musisz się z siebie, z sobą zjednać i zobaczyć tą przestrzeń, ja przecież jestem istotą ze światła,
jestem dobrym człowiekiem, nie mam prawa nienawidzić nikogo i zostań tą czystością, jak zostałeś oczyszczony, zostań w tej czystości. I tak się stanie. A te, co się dają dalej wyrabiać na nowo, no to znowu to i trafiają właśnie w te pułapki, tak? Ci też oczyszczeni, ale ze zmienioną świadomością, znowuż przez wszystko, bo tutaj na bazie, jak widzicie, dusze rozpoznają, cieszą się, wiedzą, co się dzieje. Oglądacie, widzicie sami reakcję dusz, tak? Co się dzieje. Tylko potem ten rozum ziemski, jak zaczyna wariować, to musi być to właśnie z tym rozumem, pojednanie. Chcę, szukaj w sobie i dalej. Głos oddaję Rafaelowi. Ja. Rafael sagt noch was, also auch, er geht jetzt da nochmal drauf zu, dass wenn eine Person gereinigt ist, weil du vorhin mal gesagt hast, ob sie dann in dem Leben nochmal gechippt oder Tiere bekommen kann. Das sagt Rafael, es ist auch möglich, aber nur dann, wenn praktisch der Verstand und die Seele keine Veränderung zulässt. Also entweder der Verstand lässt es nicht zu oder die Seele. Rafael mówi tak, mówi, że to, co ja wytłumaczyłam, bo słuchają wszyscy, mówi, jeszcze musi dodać, że nie znaczy to, że jak ta istota była na bazie, została oczyszczona, wszystko odnowiona, nowa ochrona, nie znaczy się, że w tym życiu jeszcze, zaraz po oczyszczeniu, może znowuż zostać zaczipowana i jakiś stwór wlezie. To może się stać. Moment. Oni słyszą, już chcą się wtrącać i bite dło, warte, mamy winę cłeny. Już chcę Rafael dodawać. Może się stać, jeżeli właśnie, powtarza jeszcze raz Rafael, jeżeli świadomość tutaj ziemskiego umysłu, jeżeli da się wrobić w jakieś informacje fałszywe, jakieś, da się znowuż pokierować czymś, nie bez swojego zrozumienia, oddaje się komuś, otwiera się i mogą wkładać, wsypywać jak co w tą istotę. Na to Rafael powiedział, że na bazie nie mają wpływu. Robimy co możemy, ale każdemu jest zostawione, co po tym zrobi, co z tym pocznie. Chodzi o to, żeby uwolnić i dać ten powrót z powrotem, skąd jesteś, do boskiego źródła, do, tak i tak wszystkie dusze idą wpierw, potem jest ten powrót i znowuż albo są od razu przechwytywane przy schodzeniu właśnie i tam, albo przy wychodzeniu. Tylko tu wiedza kieruje ciebie tam, a niewiedza kieruje ciebie tam. Na tym to polega. Teraz Rafael chciał. Dobrze. Ja, also Rafael meint halt, dass das extra so ist, dass wenn die Seele und der Verstand nicht zusammen arbeiten, praktisch, weil ja jede Person hat ja seinen eigenen Wille und da möchte die geistige Welt überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen. Und deswegen sagt er halt, appelliert er dazu, dass man einfach auf die Seele hört und auf das, was da gerade dran ist. Also Rafael prosi jeszcze, apeluje do was, do ludzi, żeby jeszcze raz, żeby doszło do pojednania duszy. Dusza jest nośnikiem informacji. Jeszcze ja dodam od siebie, ta wam znana szyszynka, to nie jest to, co jest propagowane. Otwieranie trzeciego oka, bzdura, to jest wszystko fałszywe, to jest wszystko, prowadzi was w błąd. To jest, należy ten, to jest ten kryształ informacyjny, szyszynka jest połączona z duszą, nosiciel informacji, tych rzeczywistych i prawdziwych, o tobie, o każdym jednym, niezbiorowym.
i żeby to się połączyło, ta wiedza, kim jestem, wejdź w siebie, podumaj, zrozum siebie samego, będziesz wiedział. I to jest to eureka, olśnienie. Jeżeli ty wiesz, kim jesteś, czy będziesz wypytywał ludzi, ty powiedz mi to, ej, a może to, a to bzdury, nie, nie, tamten pewnie, a tamten jeszcze lepiej. Jesteś w chaosie, nie musisz nikogo pytać, możesz posłuchać, przysłuchać się, wyłapywać, bo wszyscy się macają, wyskoczyli wszyscy z religii i łapią następną religię. Tu pełno religii się porobiło, religii, przy cudzysłowie, bez kataniarzy, a może i kataniarzy, czy on wie, ale wszyscy się teraz łapią i to jest, jeszcze raz powiedział, że apeluje, że każdy ma wolną wolę, świat duchowy nie ma wpływu, wpływu mieć nie będzie, zawsze są dla was, ale nie wtrącają się i nie brudzą waszej wolnej woli, wy musicie doświadczyć, żeby zrozumieć. Ile razy musicie tego samego doświadczyć, to wy sami o tym decydujecie. Takie proste. Okej, okay. Noch etwas? Pytam się, czy jeszcze coś chcą dodać. Nie, słuchaj, Rafael mówi, że on chyba wystarczająco już wszystko do tego powiedział. To jest zrozumiałe, Wezius? Pytam się, czy Wezius... Wenn nicht noch mehr Fragen sind, also Sie haben jetzt so. Wezius mówi, jeżeli jakieś, żeby jakieś tam jak pytanie ktoś jeszcze ma, właśnie, oni stoją, ale nie pytania, które po prostu. Dużo pytań jest odpowiedzianych już poprzez właśnie to, co oglądacie. Jest dużo tematów, dużo wypowiedzi i odpowiedzi. I oni po prostu to jest. Trzeba się słuchać, jak słuchasz, to rozumiesz. Nie, że przelecisz i a tam, boś tam gdzieś inny mówił to, a to, bo to i już tego nie wiesz. Wpierw zastanów się nad tym, co słyszysz, przerób to i odczuj to, czy to jest to. Jak nie to, zostaw. A jak jest to, weź sobie czas, przerób to. Ale nie bądź pszczółką z kwiatka do kwiatka, żeby tylko wór miodu zrobić, a ten miód i tak ci zabiorą. Tak. Tak? Ja, das auch, wie ist das, hat jetzt noch eins gesagt. Also, die geistige Welt, die möchte einfach sagen noch dazu, sie wollen die Seelen nicht kontrollieren. Jeszcze Jezus daje, mój apeluje do wszystkich, żebyście wiedzieli, że świat duchowy, ten świetlisty was nie kontroluje. Oni nie są od kontrolowania człowieka, ludzi czy istot. Jede Seele soll die Chance selber haben, sich zu entscheiden. Każda dusza ma tą szansę sama zadecydować o sobie. I to jest ta wolność. Właśnie to jest ta wolna dusza, wolna wola. Nicht so wie du dunkle Seite halt kontrollieren. Mówi, ciemna strona kontroluje, światło nie kontroluje i tu jest różnica. Deswegen, wie du sagst, einfach, es ist für jeden, jede Seele, ist das eine eigene Entscheidung, was sie da draus macht. Dlatego Jezus tłumaczy jeszcze raz, każda dusza ma tą drogę, że sama decyduje, co z nią będzie i w jakim rozwoju się znajdzie. Na jakim poziomie wyląduje, gdzie chce dojść, jak długo tu chce być, a może chce niżej. Moment. Dobrze. Teraz będę prosiła, że nie wiem, kto odpowie i myśl ten odbiten. Wajduś tej ze hipnozy, tuś regresję. Ist schon gekommen, dass ich habe gesprochen mit dunkle mit verschiedenen Gestalten. Mhm. Und wenn ich habe gefragt, hast du eine Seele? Ich sage nein. Aber dann ist gut gekommen, dass der Jesus hat geholfen ins Licht und die Seele auch. Ohne Seele braucht nicht ins Licht gehen.
aber heißt, ob die haben keine Wissen oder wie ist es? Dauernd sagt er, wer wird antworten? Und jetzt, wer wird antworten? Śmieją się tam. To jest pytanie. Also Vesius sagt. Vesius, Moment. Vesius odpowiada. Zadałam pytanie, że w dużo sesjach, które przeprowadziłam, chodzi o hipnozy, jak żeśmy weszli w zakres ciemnych, jak miałam czy zatarczki, sprzeczki, rozmowy z tymi istotami stamtąd, jak pytałam się, a masz duszę? Nie, nie mam. Ale do światła zapieprzała ta istota. To po co? Bo to przecież jest na duchowym. Dlatego pytam się Jezusa, mają duszę czy nie? Byłeś przy tym, żeś odbierał do światła. Teraz czekam na odpowiedź. Okej. Okay. Antwort. Also Jezus sagt, dass Sinn ja auch sehen. Jezus się, bo dlatego się wszyscy tam śmiali, aż ja się oplułam, bo mój wszystkie istoty mają duszę. Wszystkie. Aber das Ding ist, sie dürfen, also die können nicht mehr zu Gottes Quelle. Also, ale one, te z ciemnej strony, oni mają zamkniętą drogę do boskiego źródła. Und deswegen sagen die, nee, sie sind keine Seele. I dlatego jak na pytanie, które ja tam nieraz prowokuję i się pytam, czy masz duszę, to oni mówią, że nie mają, bo to dla nich nie ma sensu, bo oni też wiedzą, że dusza po prostu gdzieś tam dąży, a one są sami niewolnikami i dlatego mówią, oni nie mają duszy. Tak samo ile ludzi z was mówi, ja nie czuję się człowiekiem albo nie jestem człowiekiem, takie życie, przecież to nie jest ludzkie. Czy to nie jest coś takiego, co sami niektórzy mówią o tym, ja nie jestem człowiekiem. Bo to nie ludzkie. Co ja robię? No właśnie. Und? Aber die gehen dann ins Licht, ja. Werden die gerettet auch, nie? Wie sie sagt, das ist ein sehr langwieriger Prozess und auch für uns Menschen, da gibt es noch nicht das Verständnis dafür, dass man das erklären kann. Also, wegen? Ja, wegen... Jesus sagt, dass der Verstand von uns Menschen ist noch nicht so weit. Diese dunklen Seelen können schon also gerettet werden in der also so. No, diese aber, Massenbefreiung auch, ne? Ja, aber was? Wie das im Direkten funktioniert, das kann man nicht uns erklären. Jesus mówi, że wszystkie też ta ciemna strona, te istoty, bo ciemna strona to jest ogólnikowo te istoty, wszyscy mają duszę. Wszystkie dusze mogą być uratowane, znaczy się mogą przejść do światła. Ale to jest historia, którą byśmy nie zrozumieli, jakby zaczął tłumaczyć ten proces, kiedy mogą przejść, czy kiedy chcą przejść, czy co się dzieje. Także mam nadzieję, że z czasem będziemy mogli i się tego dowiedzieć, jak tam się dzieje, że właśnie ta cała ta granica taka po prostu, że tak trzymają, taką siłę mają, że mamy uciekinierów, uwalniamy, jak widzicie nawet w hipnozie, całe rzesze dusz, z czego znowuż po tej stronie mają niesamowitą radość, że tak się staje z tych ciemnych ciemnych właśnie są witani serdecznie, oni żyją w świetle. Są incognito, jakby wszystko nowe dostają, tak? Incognito, nie, co ja mówię. Są, zmienia się wszystko w tej duszy, tak? I jest znowuż droga otwarta do rozwoju w świetle i dążenie tam jak najwyżej, jak być jak najwięcej rozwiniętą istotą duchową, także to są tematy nieskończone. Także nie wiem, co dodać, co ująć. Chciałam wytłumaczyć, najważniejsze by było właśnie o te istoty, które tutaj odczypujemy, które dostają nową ochronę.
dostają wolność i cieszy mnie bardzo, że one się prześlizgują bez jakiekolwiek, jakby były niewidzialne i nie do przechwycenia, tak? No a te, które każdy właśnie ma wolną wolę i decyduje za siebie. Także słuchajcie tych nagrań, tam dużo wchodzi jakiś temat i ja ten temat w czasie oczyszczania rozwijam. Jest bardzo dużo tematów, bardzo dużo wiedzy, ale trzeba słuchać. Nie tylko, och, tam, bo tam, a tam bajka, to, no to zostańcie przy bajce. Po prostu to jest wiedza. Wiedza to nie jest wiedza ode mnie. My jesteśmy tylko jakby pośrednikami i podajemy wam na talerzu. Także słuchajcie, co chcecie, gdzie chcecie, dowiadujcie się, tylko bądźcie ostrożni i właśnie to słowo zostać fanatykiem czegoś, jakimś fenem czegoś. To te feni też są, to się wszystko dzieje, to jest wszystko okresowe i to jest zapaść. Dlatego proszę, nie zapadajcie się, tylko decydujcie sami o sobie, nie dajcie się manipulować. A jeszcze tak mam tutaj takich moich tych przyjaciół za kurtyną, którzy tam podjudzają innych jakichś uduchowionych. Sprawdzajcie Gracjany. Gracjany sprawdzać. Człowieku jeden z drugim. Chcę sprawdzenia. Przyjdź do Gracjany. Wezmę cię w ramiona. Poznasz mnie od serca. Poznasz moją energię. I dowiesz się, kim jestem. A z domysłów, czy ktoś zdobył mądrość? Ci, co z domysłów, domyślę, żyją dalej za siódmiomi górami, siedmioma księżniczkami i siedmioma krasnoludkami. Namaste.